Siemanko, witajcie na kanale podróżnicy.pl. Na początek zachęcam Was do subskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę pod naszym filmem, ale także zapraszam do oglądania innych filmów. My dzisiaj zaczynamy przygotowania przedświąteczne i zaczynamy je od robienia pasztetu. Tutaj zostawię Wam link do naszego przepisu na pasztet. No i co? No i zapraszam Was do oglądania. Ja zaraz zwiążę włosy i zacznę robić ten pasztet w końcu, ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć przed tym, że ten pasztet to taka nasza tradycja, robimy go co roku i jakoś tej tradycji nie może zabraknąć. Oczywiście włączamy w to też Borysa, żeby jednak to przeniósł gdzieś potem w swoje życie. Co jeszcze robimy na święta? No to no wiadomo, standardowo sałatkę, pieczemy mięsa, ja zrobię jakieś ciasta, tiramisu, sernik na pewno i piernik, to te trzy. Będę z mamą robiła pierogi z kapustą i z grzybami i z mięsem. Będziemy na pewno robić prawdopodobnie, nie może nie na pewno, ale prawdopodobnie łososia w galarecie. Rybę po grecku robiłam co roku, ale jakoś ona nie szła i może zrobię, ale tylko taką malutką miseczkę, bo naprawdę potem to zostaje i się wyrzuca. Ja tego nie lubię. Nie lubię wyrzucać jedzenia, więc nad tym się jeszcze zastanowimy. No i tak chcemy Wam pokazać, jak to będzie u nas wyglądało. Tutaj pokażę Wam. Moja koleżanka ma fermę i mam takie ładne jajeczka, właśnie Borys odebrał, jej mąż podrzucił, także jajeczka trafią oczywiście też do pasztetu, no więc zaczynam. I don't know what he's thinking. Tutaj już przygotowałam sobie mięso i Łukasz obrał warzywka, teraz muszę je podsmażyć i następnie ugotować. Już Wam całego przepisu oczywiście nie będziemy pokazywać, bo on jest na kanale, tak jak wcześniej mówiłam, ale jakieś tam przebitki wtrącimy. Mocny spacer i wyrzucanie śmieci. No właśnie, idziemy, słuchajcie, i pokażemy Wam kawałek barczewa, świątecznego barczewa, bo jest przystrojone. Pokażemy Wam, jak nasz blok wygląda z zewnątrz. Taki ogólnie, wiecie, spacerek po barczewie. Tu, gdzie widzicie te lampki, o, migające, to tam jest taki Mikołaj z naszego okna zwisa. Tak, i sobie, to jest nasz blok. To jest nasz blok. Fajnie jest, nie? Fajnie śniegu bardzo nawaliło. Fajna pogoda, tak. Jest przyjemnie. Oby tak do świąt, ale prognozy nie sprzyjające są, ale prognozy prognozami, a może się utrzyma ten śnieg i będzie fajny klimat. Zaraz ja mam nadzieję, że tak będzie. Zaraz Wam pokażemy właśnie, jak na krzakach, przebitkach, jak to wygląda pięknie wszystko drzewa. No i słuchajcie, doczekaliśmy się gdzieś około 150-200 metrów od naszego bloku. Powstało mini centrum handlowe. Jest Lidl, jest Rossmann, jest Media Expert, jest Pepco. Póki co ma być jeszcze jakiś budowlany market. Tak, tak, tak. No co, no wiecie, to jest takie śmieszne, wiem, dla niektórych, którzy mieszkają w dużych miastach, to jest na co dzień, ale my zawsze musimy dojechać do Olsztyna, jak coś jest potrzebne, to też musimy jechać do Olsztyna. Tak, to jest udogodnienie. To jest dla nas udogodnienie, bardzo duże, także my się cieszymy, mamy blisko domu, możemy zawsze sobie wyskoczyć. No tym bardziej, że my z buta możemy sobie, my z buta nie? Mamy bardzo bliziutko, tak. No. Idziemy do Lidla coś tam kupić, jeszcze na jutro potrzebne nam są jabłka na pewno i co jeszcze? Jabłka, jeszcze cebulę musimy. A, cebulę i co? Co tam jeszcze, kurczę. Coś jeszcze? A, pieczarki. A, pieczary, tak. Pieczarki, także idziemy do Lidla. No takie prozaiczne sprawy, ale fajnie sobie naprawdę wyjść wieczorem na spacerek, pooddychać, tym bardziej, że no dzisiaj robiliśmy zakupy. W Olsztynie byliśmy po mięsko, jeździmy do Intermarché, bo tam rozbierają sami mięso, mają bardzo fajne i dobrej jakości te mięsiwo, więc warto tam się udać czasami. Tak, nasze mięso ustawiliśmy teraz na czas, się tam gotuje już. Tak, a my idziemy dalej w barczewo, pokażemy Wam, jak jest ustrojone na święta
No i jak wygląda taki nasza rzeczywistość codzienna w miasteczku? Nic szczególnego pewnie, jak każdego. No nic szczególnego, ale miasteczko ma, z tego co wiem, gmina chyba ma 7 tysięcy. 8 tak? Chyba, jakoś coś takiego. 8, no w samym to się Barciawie... zmienia, bo wiecie, budują się jakieś tam bloki, wiadomo, tak, ktoś się sprowadza. W samym Barciawie nie wiem, ile jest mieszkańców. Sprawdzimy i napiszemy wam tutaj na dole w filmie. A tam z tyłu za Pepką powstaje kolejne osiedle, kolejne bloki powstają. Więc no, fajne rozrastamy miejsce, się. Ogólnie rozrastamy fajne się. Miejsce. Fajne miejsce, tak, tak. Tu na górze. Weź te ciemne. Te ciemne no, weź. Zobacz, te są fajne. Fajne, ale te są malutkie, zobacz takie. Żebyśmy te są fajniejsze. I don't know what he's thinking when he'd rather spend his Christmas holiday with someone else. I guess he stopped thinking about me. Yeah, yeah. I don't know what he's thinking when he says that he's been driving. Mijając te centrum handlowe, macie tutaj jaki tunel. Drogą krajową, tak. 16. Ogólnie tędy idzie się na działki. Działki są, tu nie zobaczycie, teraz będzie ciemno, ale właśnie tutaj na prawo nie, są działki. Źle powiedziałaś, nie przez ten tunel się idzie na działki, tylko obok, od działek obok tunelu. W lewo przechodzi się na miasto po prostu, do Barciewa, do centrum Barciewa. Ten, nie wiem, czy ktoś tunel. To zrozumie, ale dobra. No będzie. Ale tak to jest, nie? A droga krajowa numer 16 prowadzi z Olsztyna do Mrągowa, tak najbliżej stąd, tak, nie? Bo z Barciewa, na górze. Z Barciewa do Mrągowa jest około 40 chyba kilometrów. 50 chyba jakoś. No coś w tym stylu, no, no takie to są odległości. Bywamy w Mrągowie czasami, lubimy sobie miasto. Pojechać, lubimy miasteczko, to tak. Od czasu do czasu, nawet ostatnio jak byliśmy, to widzieliśmy Tamarę Arciuch. Tak. Z tym gościem, nie wiem, nie jej pamiętam, mężem, tak. Taki z brodą, Bartosz jakiś tam, nie wiem, siedzieli obok nas i konsumowali coś w jakimś tam tym. Także sławnych ludzi też na Mazurach jak najbardziej idzie spotkać, bo Mrągowo to już Mazury, nie? Dokładnie, dokładnie. My jesteśmy w Armią. Dobra, idziemy tam, dalej, do miasta. Ale zobacz, jak fajnie to tutaj wygląda, taka poświata. No, śnieg to jest. Ja kocham śnieg. No kurde, zima, ekstra, musi być śnieg. Tylko brakuje Griswoldów. To co widzicie tutaj, to są bloki na tak zwanym Zielonym Wzgórzu, czyli najnowsze osiedle, można powiedzieć, w Barciewie, nie? Jeszcze nowsze powstaje tam, gdzie wcześniej wam pokazywaliśmy, za tym Pepko i tak dalej. Tak. No, no i początkowo było 3 bloki, tak? A tak, później... planowane były 3 bloki, teraz już jest około 10 chyba? Jakoś tak. No, sporo tego jest. No i wiecie, no zasilają tutaj budżet gminy. Dobrze. Ceny były atrakcyjne na początku, było 2,5 tysiąca za metr, o, więc naprawdę. Super. Powiem wam, że Barciewo od Olsztyna to jest naprawdę fajnie połączone 16. Ja dojeżdżam codziennie do pracy. Ty jeszcze obwodnicą dojeżdżasz, więc luz, obwodnicą, nie? Obwodnicą, tak. Obwodnicą, gdzie naprawdę dojeżdżam do roboty w 20 minut. A często ludzie w samym Olsztynie, z centrum, żeby dojechać do Jarot albo odwrotnie. Albo odwrotnie, to, tak. To dużo. Zajmuje im więcej czasu, dokładnie. No, to jest. No. Pokażę wam z bliska, jak to wygląda zaraz. Jak się uda, bo jest ciemno. Pasztet mielony 3 razy. Chcieliśmy 4, ale jednak na tych mniejszych oczkach mieliśmy. Stwierdziliśmy, że 3 chyba wystarczy. Jeszcze wątróbka się studzi do zmielenia. I bułki jeszcze trzeba dodać. Znaczy część dodaliśmy, a część jeszcze czeka na swoją kolej. Tutaj Łukasz gotuje zupę. Dzisiaj na obiad. Guloszową. Guloszową.
Gardło mi się zmieściło w tym garnku. Nie kręć mnie, bo zobacz jaki fryzm. A właściwie bez fryzu, tak. A nie, trochę się trochę złapało się. Trochę się złapało. No właśnie, no właśnie, ale nie mam miejsca już tu na pomidory. Może trochę odparuję, to wrzucę pomidory, bo musi być trochę, najlepiej koncentrat, ale nie mamy, może dokupimy później. No. Bo musi być taka słodko-kwaśna. Zobaczcie ile choinek. O kurde. Mamy sobie wybrać jakąś, więc idziemy i szukamy. Kurczę, same takie, takich małych to nie widzę. To jest prawie idealna, ale jest za duża trochę do nas, nie? No. Jezu, ale jest... No nie mogę, po prostu już o, tu alejka, dawno, za... dawno takiego pięknego widoku nie widziałem. Tu są mniejsze takie, widzisz? Nie za ładno. Ta to nie drapaka, zobacz. No, ostry drapak. Wybraliśmy taką, takiego maluszka, bo no tak, większa się no, niestety nie zmieści. Ja szkoda, ja marzę o takiej wielkiej, tak, gigantycznej choince. Dobra, Łukasz ładuje tego naszego giganta. A, spokojnie się zmieściła, myślałam, że się nie zmieści. Nie, do naszego bagażnika to tam wiesz. Także polecamy wam miejscówkę. W Tumianach? Tak. Przy zjeździe do Tumian, do jazdówką jadąc. Z ronda zjeżdżacie na Bartołty. Ty wielkie, tak jest. Tak. I don't know what he's thinking. When he'd rather spend his Christmas holiday with someone else. I guess he stopped thinking about me. Yeah, yeah. I don't know what he's thinking. Dobra, mamy zupkę. Słuchajcie, przyjechaliśmy w swoje ulubione miejsce, miejscóweczkę swoją. Pozdrawiamy Nadleśnictwo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Nadleśnictwo Wipsowo, które tak. Takie wiatki tutaj zrobiło. No co to za pajęczyno? Patrz tam, widzisz to? O kurde, no. Ale, no super to masz wygląda. Śmietankę, to jest zupa, którą widzieliście przed chwilą, ta gulaszowa. Dobra, już. Taka porcja porządna, do tego czosnkowa bagieta i lecimy. Lecimy, jemy przed spacerem, bo zdjęcie. Nie zdążyliśmy ten. Nie zdążyliśmy śniadania dzisiaj zjeść w sumie. Dlatego smakóweczka. Smakóweczka. Mmm. Coś zgubiliśmy ostrość, nie wiem czemu, weź tam kliknij. No. Zimno mu jest może temu aparatu. I wariuje. Wariuje, no. Kurczę, ja muszę ci jakieś fajne zdjęcia porobić, bo jest naprawdę tak mega. Młody został na chacie, bo twierdzi, że się musi z biologii uczyć. Przepytamy go. No i znowu gubi ostrość, coś jest nie tak. Marznie chyba, wiesz? Nie wiem. Trochę. Zamarzła pajęczyna, jak to fajnie wygląda. Kurde, to chyba pajęczyna, nie Monia? No tak to wygląda, no. Tak. Pająk chyba opuścił to miejsce, no nawet na pewno. Gdyby dupka zmarzła mu trochę. Z Monią rozmawialiśmy wczoraj i dzisiaj, że
lubimy ten przedświąteczny czas. Tak, i że bardzo. Lubimy przygotowywać te potrawy różne, jak pasztet. W ogóle ten taki, całe zamieszanie jest fajne akurat. No. No, zapachy się unoszą w całym bloku, tak naprawdę ludzie już zaczynają coś tam gotować. My idziemy zaraz się przejść właśnie. Tak, fajny taki przerywnik w odpoczynku, odpoczynek taki. Ja od rana właśnie dzisiaj mieliłam ten pasztet, tak jak widzieliście. No i jeszcze czeka nas przekładanie i pieczenie, tak? No jeszcze trzeba go wymieszać dobrze, dodać jajka i tak dalej, doprawić. No. I upiec, dokładnie, w foremki załadować. Tak, nie najgorsze. Mamy teraz jakieś półtorej godzinki, żeby pochodzić po lesie. No i dzisiaj jest finał mundialu Argentyna-Francja. Szczerze mówiąc, no to chyba tutaj stawiam na Argentynę. To znaczy chciałbym, żeby wygrała, ale tak rozsądek mi podpowiada, że chyba więcej argumentów jest po stronie Francuzów. No zobaczymy. Może się mylę. Mam nadzieję, bo wolałbym Argentynę niż Francję. No i co? Idziemy, nie? Pochodzimy, pooddychamy i wracamy na finał do domu na 16. Mamy godzinę tam około 14 właśnie. I piękną polską zimę. Zaraz to zobaczycie. Jakie fajne słoneczko, jaki efekt za mnie wychodzi. Pięknie przebija. Słuchajcie, no... W końcu dobiliśmy do 4000 subskrypcji, za co Wam bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas oglądają. Bardzo to doceniamy. No i lecimy do 5 koła teraz. Więc bardzo ważne jest to, żebyście komentowali, dawali łapki w górę, żeby podbijać te filmy, żeby były wyżej w pozycjonowaniu. Wtedy więcej osób będzie mogło zobaczyć. Nie jest łatwo przebić się na tym YouTubie, niestety. Jest mnóstwo kanałów, zwłaszcza podróżniczych. No ale wierzymy, że nasz content powoli przyniesie oczekiwany efekt, czyli sporo subskrybentów i że gdzieś tam być może kiedyś będziemy mogli trochę jakieś pieniążki zarobić na tym, żeby realizować marzenia po prostu. Też wiadomo, że wszystko kosztuje, te podróże. Nie jest tanio teraz, zwłaszcza w ostatnim czasie. No i przydałoby się trochę, żeby wpadało sianka, ale nic na siłę. Traktujemy to cały czas jako nasze hobby. Przede wszystkim. No i tak to ma być. Tak to wyglądać. Mamy mieć z tego przyjemność. Nie chcemy nic robić na siłę, żeby... No bo później to jakby się przekłada. Widać to w filmach. Jest to nienaturalne. A my staramy się raczej naturalnie to wszystko ogarniać. Żeby to było prawdziwe, a nie jakieś tam udawane, wiecie. No, idziemy sobie tu po lesie, w którym 11 listopada dokładnie zaliczyliśmy nasz pierwszy biwak na dziko. Podepniemy Wam tu kartę. Ci, co nie widzieli jeszcze, to zapraszamy do obejrzenia. No i tak, ale piękne powietrze rzeźkie jest dzisiaj. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything... Czas na herbatkę. Przerwie. Ona już jest zła na mnie. Jezu, powiem Wam, że Łukasz to jest taki snob, naprawdę. On tylko Dlaczego? Myśli o sobie. Bo wybraliśmy zawsze, się na spacer. Tak, przecież. Ale zawsze mnie ciągnie po takich miejscach. A wiesz, że mam miejsce, problem super. Z piętą, to mnie kurde super ciąga właśnie. Po takich, wiecie, nieodśnieżonych. Ja nie mam problemu z tym, jak normalnie nic mi nie jest, ale jak mnie coś boli, to mnie wkurza to. Ale super jest, nie powiesz, że nie jest pięknie tu w tym lesie. No jest pięknie, no. Mega. Pij herbatkę, ja zaraz łyknę. Ale fajnie. O jest takie gorące. Gorąca, nie? Mhm. Termosik dobrze się sprawdza, dobrze już go jest, mamy no? Trochę czasu, ale daje radę. Ptaszki słychać gdzieś na górze, ale nie widać. Dobry pomysł to był, kochanie. Czego się nie robi dla YouTube'a. Miało być naturalnie. Feeling alone, kinda misty.
O, leśnicy dbają o zwierzynę, miło z ich strony. Sianko uzupełnione. Przyjdzie sobie jeleń, czy ktoś tam, czy coś tam sobie zje. A tam jest zamarznięte jeziorko. Nie wiem, czy to przez te drzewa nie widać chyba. Może i widać będzie. No i sporo śniegu jest. Wróciliśmy właśnie z Lidla, Boro tam je dopiero śniadanie. Która jest godzina, Boro? Nie, po 13. Po 13, ale byliśmy w Lidlu, zrobiliśmy jeszcze jakieś ostatnie zakupy. No właśnie, tutaj jakieś owocki, tu już upiekłam dwa mięsa. I zaraz z Borem się zabieramy za sałatkę jarzynową, a w tle leci Walter White. Nie, Boro? Już końcówka, już dobijamy koniec ostatniego sezonu. I za coś nowego się musimy wziąć. Tutaj. Herbatka, tu przygotowane rzeczy na ciasta już, także o, tutaj warzywka. Dobra, i działamy. Dobra, my ciśniemy z sałatką, z Borem. No i co? No musimy zrobić, mamy tutaj tyle tych warzyw, muszę zrobić dużą porcję, bo też rodzicom chcę dać, także my tutaj śniemy, ja obieram, a Boro przez sitko przyciska i działamy. What he's thinking when he'd rather spend his Christmas all the day with someone else. I guess he stopped thinking about me. Yeah, yeah. I don't know what he's thinking. Zaczynamy Wigilię, tu już jak widzicie gotują się pierogi, podgrzewa się kaputka, jeszcze smażę cebulkę do pierogów. A tutaj zrobiłam ci serniczek, wyszedł super. A tu jeszcze trochę mokro, muszę wytrzeć. No i co, tam już stół i czekamy na rodziców. No i to tyle, Łukasz bierze prysznic, Borys się ogarnia. Posprzątaliśmy chatę. Pachnie świętami. Mamy drugi dzień świąt i przyjechaliśmy sobie trochę do Olsztyna. Już mamy dosyć żarcia świątecznego. I robimy tutaj test kamerki naszej DJI Osmo Action. Bo mamy ją, ja teraz dokupiłem do niej baterię i powiem wam, że no wygodnie się po prostu nią nagrywa. Jest leciutka i można chodzić. No tak, do kieszeni można ją włożyć tak naprawdę, nie? No i nie jest ciężka przede wszystkim, co jak nagrywamy, wiecie, z aparatu, to ciężko no utrzymać tak, długo ten aparat. Idziemy zobaczyć, czy jakoś tam jest ozdobiony Olsztyn. A poza tym jeszcze nie mamy mikrofonu do tej kamery i chcemy sprawdzić, jak będzie zbierać dźwięk bez mikrofonu, nie? Póki co. Także chcemy obejrzeć tutaj sobie Olsztyn, czy są jakieś ozdoby, czy nie. No, raczej nie sprzyja za bardzo, słuchajcie, pada cały dzień. No, mrzawa taka jest słabo, na plusie, nie fajnie, a później pójdziemy sobie zjeść do restauracji japońskiej. Na naszego ulubionego ramena. Tak, restauracja nazywa się Kingyo. No i zobaczycie, mamy odcinek o tej restauracji, podwerniemy tutaj kartę, śmigamy, oglądać auto. Cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down, and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas. No,
jeżeli chodzi o zdoby, to jakoś biednie w tym roku. No i tak, tak. Ale chyba Monia coś słyszałaś, tak? Tak, chyba słyszałam, że oni po prostu oszczędzają, tak mi się wydaje. No. Nawet choinki nie ma, nic tutaj nie ma na Starówie. Są tylko lampy tutaj przystrojone. No jakoś... tak jak widzieliście, jest pod ratuszem choinka, nie? I tyle. A my, zostało nam 10 minut do 16, więc idziemy do Kingio. I zaraz pokażemy wam, jak wygląda nasz ulubiony ramen w Olsztynie. Tak, napiliśmy się kawki teraz. Tak jest. Chcieliśmy... No? No mów, mów, mów. W ogóle tak, poszliśmy do Maka, sobie myślimy... No nie, jednak z Maka to nie. Dobra, pójdziemy na stację benzynową. Tam poszliśmy, a tam... uszkodzony awaria, czy awaria jakaś, no. No to tutaj przyszliśmy na Starówę już. Tak jest. Coś chciałem jeszcze powiedzieć i nie wiem co. Aha, że różne opinie a propos są tego ramena tutaj, nie? Ludzie różne piszą. Nam on po prostu smakuje. I no, nie wnikamy. Jak nam smakuje, to jemy. Dokładnie. Na pewno trzeba będzie spróbować gdzieś w jakimś takim słynnym miejscu, powiedzmy. Może gdzieś w Wawce, gdzie dają niby takiego sztosiwo takie, to ten. To pojedziemy i zjemy. Także idziemy teraz na swój ulubiony ramen. Ja sobie wziąłem i herbatkę japońską, japońska wiśnia, i pani tu przyniosła klepsydrę i powiedziała, że jak ona się przesypie, czyli 3 minuty, trzeba wyjąć, tak, trzeba wyjąć koszyk z herbatką, bo żeby nie była za gorzka. No i zobaczymy. Nie piłem jeszcze. Spróbujemy, nie? Amonia, co ty masz? Śliwka w piwie. Śliwka w piwie. No zobaczymy, zobaczymy. No to fajne. Mi się wydaje, że my piliśmy to już wcześniej właśnie, jak tak? byliśmy tutaj, no. Fajny klimat tu jest do tego. Bardzo fajny. Bardzo proszę, to mamy. Super, dzięki. Fajny klimat jest, bo są stoliki oświetlone mocniej, a z zewnątrz jest to tu przygaszone światełko, także spoko. No i co? Kiedy ta moja herbatka będzie gotowa? Śmieszna klipsydra.